Jak często należy się spowiadać, to jest yy, prosta odpowiedź, to zależy. Nie da się odpowiedzieć na to w prosty sposób, bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne wymagania, każdy z nas idzie indywidualną swoją drogą. Yy, dlatego to, co dla jednych dobre, dla innych może być no, nawet trucizną. Takim generalnym punktem wyjścia, czy ogólnym stwierdzeniem może być to, że spowiadamy się z grzechów ciężkich. Co to są grzechy ciężkie, to temat może oddzielny. Ale wtedy, gdy czujemy rzeczywiście, że przesadziliśmy, mówiąc kolokwialnie, że to już za dużo, no to wtedy oczywiście należy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ale co wtedy, gdy nie mamy takiego poczucia? Jak to często ludzie mówią, nikogo nie zabiłem, nikomu nic nie ukradłem. Może być tak, że po jakimś czasie następuje takie zamulenie duchowe, to znaczy te drobne takie grzeszki, niewierności, to wszystko się kumuluje w naszym życiu i mamy takie poczucie takiej ociężałości duchowej. Niby wszystko jest w porządku, nie, ma, nie jesteśmy w stanie stwierdzić czegoś bardzo złego, co zrobiliśmy. Ale coś jest nie tak. tak? W mule ciężko się chodzi. I dlatego wtedy także warto skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. I zawsze pamiętać o tym, że to nie jest jedyna forma pokuty i pojednania w Kościele. Że są różne, o których niestety mało się mówi. E, bo nie tyle chodzi przecież o to, żeby co jakiś czas wyznać czy przyznać się do swoich grzechów, większych czy mniejszych. Chodzi o to, żeby żyć coraz głębiej, coraz pełniej. E, iść coraz... Bardziej świadomie swoją drogą ku Bogu, czy razem z Bogiem. Dlatego zachęcam gorąco do tego, żeby tę częstotliwość korzystania z różnych form uzgadniać zawsze ze swoim spowiednikiem, do którego posiadania zachęcam. Taka osoba mądra, oczywiście, osoba będzie w stanie razem ze mną wspólnie ustalać pewne rzeczy. My razem wybierzemy wtedy ten najlepszy czas, najlepszą formę moment, sposób i tak dalej. Każdy z nas jest inny i dlatego każdy z nas musi swoją drogą iść ku Bogu. Także jeżeli chodzi o częstotliwość, spowiadania się, częstotliwość, przybliżania się do Boga w sakramencie pokuty i pojednania.